Mam takie déjà vu z Grudziądza, nie wiem, czy ty masz podobne wrażenie? No powiem ci, że podobno odniosłem wrażenie, nawet zwróciłem też na to w szatni uwagę, że rok temu latem dobrze nie zaczęliśmy jeszcze sezonu, już też dostaliśmy burę od naszych kibiców. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Oczywiście mają prawo, zagraliśmy niezbyt dobre spotkanie, wyrazili to dosadnie i tyle. No, faktycznie sytuacja się powtórzyła. Mam nadzieję, jest taki, to różni tą sytuację sprzed roku, że jeszcze macie okazję swoje winy w przyszłym tygodniu odkupić, ale żeby tak się stało, to się musi chyba w Lechu bardzo dużo zmienić. Czy bardzo dużo, to niekoniecznie, aczkolwiek musi się zmienić nasza gra, nie ma co to ukrywać. Tak, jest dopiero liga nabiera tempa, więc myślę, że w lidze spokojnie zaraz ruszymy, odrabiając punkt, a tu mamy jeszcze rewanż, więc jeszcze wszystko jest do odrobienia. Jest jedna bramka, myślę, że to nie jest nic specjalnego, którego byśmy nie mogli odrobić w Poznaniu 0-1. Myślę, że to jest naprawdę do nadrobienia, nie ma problemu, aczkolwiek nie ma co ukrywać, że przy zwycięstwie czy przy remisie, który zakładaliśmy, ewentualny remis, byłaby to sytuacja jeszcze lepsza. Gdybyśmy chcieli gola na 1-1, myślę, że by nie było, byłoby łatwiej, dużo łatwiej, zresztą to wszyscy wiemy, ale tak się stało, więc teraz musimy pokazać charakter. Drugi raz w tym tygodniu tracisz kuriozalnego gola, taka pierwsza myśl po tym, kiedy piłka zaszepotała w siatce? Nie wiem, ja już nie wracałem do tego z Krakowią, może podobno, aczkolwiek tutaj nie wiem, czy napastnik ją delikatnie ruszył, czy nie ruszył, nie chcę teraz tutaj o tym mówić, muszę to przeanalizować, patrzyłem na piłkę, interweniowałem nogą, no szkoda, bo niefortunnie, bo wpadła. Szymon, 4 dni po meczu z Krakowią, po słabym meczu z Krakowią, no i oglądamy, wydaje mi się, bardzo podobne zawody. Co się stało? Szkoda, co się stało, no, chcieliśmy tutaj zdobyć dobry wynik, nie udało się, ten mecz nam nie wyszedł, graliśmy do 18-20 metra, dalej. Nic nie wychodziło. Żargeliz strzelił bramkę, stworzył sobie tam jakieś sytuacje, nie było ich za dużo, ale zrobił to, co chciał. No i my musimy się wziąć w garść i na pewno u siebie zagrać dużo lepiej, żeby awansować. Jest tak, że grzechów Lecha w tym dzisiejszym meczu długa, chyba rozpoczynają niedokładność, też brak pokazywania się na pozycję, to takie chyba podstawowe grzechy, mankamenty, bo wydaje mi się, że to najbardziej raziło i to też najbardziej chyba wam też utrudniało grę. Na pewno każdy z nas wie, jakie błędy popełnił i każdy z nas musi się walnąć w piersi i sam to przemyśleć i na pewno do następnego spotkania przygotować się lepiej i grać lepiej, no bo jeżeli wszyscy będziemy grali na podobnym poziomie, no to nigdy nie pójdzie do przodu. No, musimy z meczu na mecz grać lepiej i przede wszystkim stwarzać sobie więcej sytuacji i tak jak powiedziałeś, no, musi chcieć piłkę. Na razie trochę tego brakuje i ciężko jest coś powiedzieć, no, co z tym zrobić. No, tak jak powiedziałem, każdy musi najpierw sam walnąć się w piersi. Po tym meczu też sytuacja z kibicami dla ciebie chyba nowa też, jako dla nowego zawodnika. Jak ty to odebrałeś? Co ty w tym momencie czułeś, co sobie myślałeś? Co czułem? Na pewno trzeba zrozumieć kibiców. Mogą być zdenerwowani i nawet dziwne, jakby nie byli po takim spotkaniu, także trzeba ich zrozumieć, wysłuchać i my też jesteśmy zdenerwowani. I na pewno nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw, takiego początku sezonu, ani ja, ani kibice. Ja też przychodzę do Lecha, nie spodziewałem się, że tak wystartujemy i mam nadzieję, że nieważne jak zaczynamy, ważne jak skończymy, że skończymy tak jak chcemy. I ta nasza gra poprawi się, zaczniemy zdobywać punkty i tak samo kibice będą zadowoleni z naszej gry. No, teraz tak jak powiedziałem, no, dziwne jakby nie byli źli. Łukasz, powiedziałeś przed chwilą, że gorzej być nie może, to jest chyba najlepszy komentarz i chyba jedyny promyk nadziei po takim meczu. Słowo wyrwane z kontekstu, ale trzeba się z tym zgodzić, no, bo zagraliśmy mega słaby mecz. Nie chcę opisywać tutaj pierwszy połowy, bo za bardzo nie ma co i wszyscy wiemy, co się stało, ale teraz zamiast gadać, to weźmy się do roboty. 4 dni po meczu z Krakowią, po słabym meczu z Krakowią, myślisz, że cokolwiek się w ogóle zmieniło, coś zdygnęło w grze Lecha przez ten okres? Tak widziałeś z góry, lepiej to było widać. Nie chcę analizować, co się stało przez te 4 dni, czy to był słabszy mecz, czy nie, inny przeciwnik.
To jedno z pewnym, przegraliśmy tutaj 1-0 i jestem pewien, że wyjdziemy z tego z twarzą i awansujemy.